Dzień dobry, z tej strony Michał Krajczewski z Zespołu Doradztwa Inwestycyjnego. W niniejszym nagraniu chciałbym zaprezentować Państwu podsumowanie ostatniego miesiąca na rynkach finansowych oraz przedstawić nasze nastawienie brokerskiego BNP Paribas do poszczególnych klas aktywów na rynku polskim i zagranicznym. Krótkie słowo wstępu. Niniejsza prezentacja nie powinna być rozumiana jako rekomendacja ani nakłanianie do zajmowania pozycji na rynkach finansowych. Nie jest tak, że doradztwo inwestycyjne tylko ma charakter wyłącznie informacyjny. No i zaczynając od takiego tła makroekonomicznego, pod koniec października poznaliśmy wstępne szacunkowe dane PMI, czyli wskaźniki wyprzedzające z największych światowych gospodarek. Tutaj obserwowaliśmy podobne trendy jak w zasadzie w poprzednich miesiącach, czyli stopniowe spowalnianie tempa wzrostu gospodarczego. Oczywiście należy wspomnieć, że to tempo i te poziomy PMI-ów na początku roku, czy w pierwszej połowie 2021 roku były rekordowe, więc no też z uwagi na efekty bazy i realizacji tego odroczonego popytu, jakby to tempo odbicia spada, natomiast na cały czas te poziomy nominalne PMI-ów są na bardzo wysokich poziomach i są one spójne z dosyć szybkim wzrostem gospodarczym. No po prostu nie jest on aż tak radykalnie szybki, jak był w pierwszych miesiącach tego roku. No i też można zauważyć, że to jakby tempo spadku dynamiki jest nieco wolniejsze niż w poprzednich miesiącach, więc no można powiedzieć, że to jakby główne tąpnięcie, czy przynajmniej większa jego część jest za nami. Tak rozbijając na jakieś szczegóły, to w przypadku Francji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych lepiej od oczekiwań wypadł PMI dla usług, gorzej dla przemysłu. Wydaje mi się, że można to wiązać jakby z tym, że te kraje były bardziej narażone w ostatnich kilku miesiącach na kolejną falę koronawirusa i rozprzestrzenianie się jego wariantu Delta. Teraz jakby ten poziom zachorowań, jakby jakaś niepewność konsumentów związana z usługami spada, więc obserwujemy jakby odbicie tych PMI-ów, przynajmniej względem konsensusu. Z drugiej strony w przypadku Niemiec i całej strefy euro lepiej wypadł przemysł, chociaż nadal był to spadek miesiąc do miesiąca, tylko był to spadek mniejszy, gorzej wypadły usługi. Natomiast no generalnie w komentarzu do tych danych zarówno w strefie euro, jak i w Stanach Zjednoczonych nadal obserwujemy takie trendy, jak bardzo szybki wzrost cen, podążając też trochę za tym wzrost płac. No i cały czas firmy widzą bariery w swoim rozwoju, jeżeli chodzi o znalezienie nowych pracowników, tu szczególnie w Stanach Zjednoczonych, no jak i cały czas jakby problemy z globalnymi łańcuchami dostaw i z podażą komponentów czy materiałów, które blokują tak ten. Tą szczególnie produkcję, jest ona na poziomie niższym niż by mogła być, niższym niż wynika to z cały czas wysokiego popytu. Jeżeli chodzi o krajowe dane, no to tutaj w październiku poznaliśmy dane z polskiej gospodarki z września. Tutaj jeżeli chodzi o jakby ten komponent przemysłowy, był on lepszy od oczekiwań, czy produkcja przemysłowa wzrosła prawie 9% względem 8% oczekiwania w ujęciu rok do roku. Tutaj także nieco mocniej od oczekiwań, czy ponad 10% wzrosła dynamika cen, czym tu widać wpływ wzrostu właśnie cen surowców, ponieważ no bez cen ropy naftowej i koksu dynamika cen produkcji sprzedanej to jest 6,5% rok do roku. Czyli stabilna dynamika względem sierpnia. No jeżeli chodzi o produkcję budowlaną, no tu akurat ten element jako chyba jedyny w poprzednim miesiącu negatywnie zaskoczył. Tu produkcja rosła nieco ponad 4%, podczas gdy spodziewano się produkcji na poziomie 8%, więc no to jest jedyne takie negatywne zaskoczenie. Z drugiej strony, jeśli chodzi o sprzedaż detaliczną, czyli tutaj ten jakby opis po prawej stronie slajdu, też mieliśmy dobre dane. One były lekko powyżej oczekiwań, jakby w cenach bieżących ta sprzedaż detaliczna rosła ponad 11%, przy czym jeżeli weźmiemy tą sprzedaż w cenach stałych, czy jakby te wolumeny bez efektu jakby coraz szybciej rosnących cen, no to one były zgodne z oczekiwaniami i rosły o 5% rok do roku. No i tu właśnie ten wpływ cen widać na przykład w takiej kategorii jak sprzedaż paliw, ponieważ jakby ona w cenach
bieżących wzrosło o 23%, no ale realnie w tych cenach stałych, czy taki wolumen sprzedaży paliw wzrósł zaledwie o 0,4%. No i tu warto zwrócić uwagę, że zarówno w przypadku sprzedaży detalicznej, jak i produkcji przemysłowej, to jakby takimi najgorszymi komponentami były auta, bo tu zarówno jakby jednym z silniejszych spadków w przypadku produkcji przemysłowej ponad 17% to właśnie była produkcja samochodów. No i też właśnie z uwagi na te braki w dostępności aut również i w przypadku sprzedaży detalicznej notujemy w tej kategorii spadek. No tam są cały czas sprzedaż detaliczna wspierana przez dynamiczny wzrost wynagrodzeń 8,7% rok do roku, no czyli cały czas te wynagrodzenia rosną szybciej od inflacji, chociaż no nie jest jakby ten realny wzrost wynagrodzeń no nie jest już tak szybki, jak był w pierwszej połowie roku. No i tu zatrudnienie też rośnie zgodnie z oczekiwaniami o 0,6% rok do roku, chociaż warto zwrócić uwagę, że we wrześniu w porównaniu do sierpnia o prawie 5 tysięcy etatów to zatrudnienie jest mniejsze. No to jest, wydaje mi się, najważniejszymi danymi, to zarówno we wrześniu, jak i pod koniec października poznaliśmy już wstępny szacunek inflacji właśnie za październik. No i ta inflacja cały czas bije wszelkie prognozy. W październiku inflacja wzrosła, ceny konsumenckie o 6,8% rok do roku, oczekiwania były na poziomie 6,4%. No i to jest prawie o punkt procentowy szybciej niż we wrześniu. No i z uwagi na to duże zaskoczenie tej też nasi ekonomiści od razu zrewidowali prognozy, to znaczy spodziewamy się, że ten szczyt inflacji, jak wcześniej widzieliśmy go gdzieś na poziomie 7% w pierwszym kwartale tego roku, przyszłego roku, przepraszam, tak teraz widzimy, że to może być nawet powyżej 8% rok do roku. No i w związku z tym, tak jak oczekiwaliśmy wcześniej podwyżki stóp procentowych o 25 punktów bazowych w listopadzie i dojścia tego poziomu stóp procentowych do 1,5% w pierwszym półroczu, no tak teraz widzimy szansę, no oczywiście jakby ostatnio przewidywanie ruchów Rady Polityki Pieniężnej no jest bardzo trudne, ponieważ tutaj komunikacja jest niejednoznaczna. Natomiast widzimy rosnące szanse, że Rada Polityki Pieniężnej ponownie większą podwyżkę dokona w listopadzie. Tutaj posiedzenie już 3 listopada i może być o 50 punktów bazowych. No i tutaj widzimy też jakby przestrzeń do tego, że do końca 2020 roku, 2022 roku ten poziom stóp procentowych sięgnie 2,5 punkta procentowego, przy czym tutaj nasze prognozy cały czas są niższe względem tego, co prognozuje rynek w kontraktach terminowych, bo jeszcze przed tymi danymi tutaj już jakby te kontrakty pokazywały, że tutaj inwestorzy spodziewają się ponad 2,5% stopy procentowej na koniec 2022 roku. No po tych danych ten jakby te oczekiwania nadal rosną, więc tutaj widać, że inwestorzy znacznie bardziej agresywnie te ruchy Rady Polityki Pieniężnej wyceniają. No jak w związku z tym oceniamy rynek? To może właśnie wyjdę najpierw od rynku obligacji, co do którego mamy negatywne nastawienie, jest to minus 1. No tak jak wspominałem, no ta inflacja w Polsce, ale też na świecie, ona zaskakuje cały czas do góry. To związane jest właśnie z tym silnym odbiciem gospodarki, z licznymi tutaj wprowadzonymi w ubiegłym i w tym roku pakietami fiskalnymi stymulującymi gospodarkę. No i też w związku z tym jakby inwestorzy właśnie coraz bardziej dyskontują w cenach obligacji fakt zacieśnienia polityki pieniężnej, znaczy to w Polsce, czy też szczególnie w Stanach Zjednoczonych jest to oczekiwane, no i w związku z tym rentowności obligacji rosną, czyli ich ceny spadają. No i uważamy, że ten trend w najbliższych miesiącach może być kontynuowany. No i w związku z tym, że no jakby tutaj w podziale na te główne klasy aktywów, ten trend spadkowy na rynku obligacji, oczekujemy jego kontynuacji, więc cały czas ten rynek akcyjny jawi się jako taka główna alternatywa do lokowania środków. No tak jak wspomniałem, ten poziom wzrostu gospodarczego cały czas jest wysoki, wprawdzie no ta dynamika może być niższa, tak patrząc do przodu, niż to miało miejsce w pierwszej połowie roku, no tym niemniej no cały czas jest to dynamika korzystna, wpływa ona na jakby duży, cały czas duży wzrost wyników spółek, o czym tu jeszcze będę mówił. No i też widać, że jakby no rynek jest silny, to znaczy ta wrześniowa korekta na bazie obaw o sytuację chińską
chińskiej gospodarki, jakby sytuacji w sektorze nieruchomości w Chinach, czy rosnące koszty surowców, no była krótka i, no i nie wykoleiła, można powiedzieć, trendu wzrostowego. No i tutaj cały czas uważamy, że ten napływ środków na rynek obligacji, akcji z rynku, między innymi obligacji, będzie kontynuowany. No i rynek akcji będzie rosnął, jak widzimy tutaj w horyzoncie 3 miesięcy, no mamy umiarkowany trend wzrostowy, jeśli chodzi o globalne rynki, one po wrześniowej korekcie w październiku odrobiły większość albo całe straty, tutaj S&P, czy jeżeli chodzi o amerykański Nasdaq, do tych swoich historycznie wysokich poziomów ponownie powróciły. No tutaj, jeżeli chodzi o rynek europejski, no to w przypadku Stoxa, tego szerokiego indeksu, on też dotarł do maksimów, DAX jest nieco poniżej, no ale też odbił. No to trochę gorzej zachowuje się rynek emerging markets, pewnie właśnie głównie z uwagi na obawy co do Chin. Natomiast no bardzo dobrze zachowuje się nasz krajowy WIG, prawie 10% stopa zwrotu właśnie w horyzoncie 3 miesięcy. No i tu widzimy szczególnie właśnie we wrześniu do połowy października on zdecydowanie lepiej się zachowywał od rynków zagranicznych. No tu w drugiej połowie października taka trochę lekka korekta, podczas gdy rynki zagraniczne jeszcze rosły, no ale to właśnie jest ta różnica, tak, siły, że tutaj WIG trochę oddał, no tu jeszcze indeksy zagraniczne rosły, no ale cały czas jakby w tym ujęciu 3-miesięcznym, no jesteśmy lepsi. No i rozwijając tu jeszcze niektóre wątki, o których mówiłem, jesteśmy w trakcie sezonu publikacji wyników za trzeci kwartał w Stanach Zjednoczonych. Jak dotychczas do końca października prawie 280 spółek zaraportowało, no i tutaj mamy do czynienia zarówno z pobijaniem tych wyników względem konsensusu, średnio 2% lepiej na przychodach, prawie 10% wyniki są lepsze od oczekiwań w przypadku zysku na akcje. No ale przede wszystkim mamy bardzo wysoki wzrost przychodów, prawie 18% rok do roku i zysków na akcje 36,5% rok do roku. No i tutaj w zasadzie prawie wszystkie sektory zarówno pozytywnie zaskakują, jak i notują wzrosty rok do roku, więc no to jest jakby jeden z głównych motywów tak kontynuacji hossy w najbliższym czasie. No i tu widzimy po prawej stronie, że te prognozy zysków na akcje cały czas są dla głównych indeksów, które śledzimy, podnoszone. No i one bardzo dobrze współgrają z zachowaniem tych indeksów. No i tu jak widzimy, ta ciemna czerwona linia, czyli to jest indeks WIG, pokazuje, że te prognozy zysków na akcje zostały najmocniej podnoszone to wśród tych indeksów. No i to współgra z tym, właśnie indeks WIG jest też najsilniejszy od początku tego roku względem S&P czy DAX-a. No i tak samo w drugą stronę, to znaczy tutaj indeks MSCI Emerging Markets, jakby ten wzrost prognoz wyników miał najsłabszy, no i też jakby jego zachowanie było najgorsze. No i tu widzimy, że jakby te cały czas czynnikami wspierającymi, jakby jest bardzo dobra sytuacja finansowa zarówno amerykańskich, też europejskich przedsiębiorstw, jakby te generowane cash flowy i gotówka na bilansie powinna wspierać jakby dalszy wzrost inwestycji czy fuzji przejęć. To jest pozytywne dla rynku akcji. Tak samo jakby skumulowane oszczędności gospodarstw domowych, to jest z uwagi na jakby te programy czeków, wsparcia gospodarstw w USA, czy też wsparcia generalnie rynku pracy przedsiębiorstw i przez to zachowanie tak tych miejsc pracy w Europie, powodują to, że te gospodarstwa domowe, tu ludzie mają nagromadzone oszczędności, no i też jak widzimy w tym roku je wydają i nadal jakby no je będą wydawać, tak jak mówiłem. Ten wzrost płac cały czas jest wyższy od inflacji. No i wreszcie też rządy tutaj na przykładzie strefy euro po wielu latach jakby tego budget austerity, czyli jakby oszczędności budżetowych, jakby ten bilans w kolejnych latach z uwagi na te programy, nowy budżet unijny, tutaj program tak modernizacji gospodarki, tak w tym kierunku zielonym, no będzie skłaniał do większych inwestycji. No z drugiej strony oczywiście nie zapominamy o jakichś ryzykach, tak jak wspominałem, jakby ta dynamika wzrostu gospodarczego spowalnia, więc możemy zobaczyć ten prawy wykres. Niebieska linia to jest WIG, pomarańczowa linia to jest liczba krajów OECD, w których mamy do czynienia ze wzrostem tempa koniunktury gospodarczej. No obecnie jesteśmy przy
przy jakby tutaj maksimach, że prawie wszystkie kraje właśnie z tej grupy notują wzrost gospodarczy, jakby spadek tego wskaźnika z maksimów historycznie dosyć dobrze korelował z jakimś lokalnym szczytem na WIG-u. No ile teraz oczywiście tego spadku jeszcze nie mamy, więc pewnie dopiero w jakichś nadchodzących miesiącach, czy może nawet kwartałach z nim będziemy mieli do czynienia, no warto gdzieś na to patrzeć, jakby no jak i kiedy to ten szczyt tempa wzrostu gospodarczego osiągniemy. No i tak samo tutaj wspominałem o oczekiwaniach odnośnie podwyżek stóp procentowych, no też jakby historycznie z jednej strony, szczególnie na rynku amerykańskim, jakby ten okres zacieśniania polityki przez Fed no jakoś był skorelowany przynajmniej z korektą na rynku akcji. No i też z drugiej strony jakby dyskontowanie tego procesu, czyli coraz wyższe rentowności obligacji skarbowych, jakby też są skorelowane z tym, że powoli ten rynek może być oceniany jako coraz bardziej atrakcyjny względem rynku akcji, jeżeli spojrzymy przez pryzmat taki dochodowy, czyli różnicy pomiędzy rentownością obligacji, stopy dywidendy, no obecnie w przypadku czy rynków światowych, czy rynku polskiego po takim dosyć długim okresie, kiedy ten rynek akcyjny miał przewagę dochodową, to się powoli wyrównuje. No i kto wie, czy za jakiś czas, kilku miesięcy, może kilku kwartałów, to rynek obligacji tą przewagę zdobędzie. Natomiast tym niemniej, no teraz indeks tutaj WIG20 mamy od zeszłego roku wyraźny trend wzrostowy. Tutaj na początku października przebiliśmy poziom 2400 punktów i następnie miała miejsce korekta. Natomiast no widzimy, że gdzieś tutaj ten przebity opór staje się wsparciem i w okolicach tego okrągłego poziomu mamy zatrzymanie spadków. No i tutaj, tak jak wspominałem, właśnie o rosnących rentownościach obligacji skarbowej, inflacji, oczekiwaniach na podwyżkę stóp procentowych, no właśnie indeks bankowy, zarówno w ujęciu października, jak i od początku roku, jest tym najsilniejszym indeksem. No a z drugiej strony, cały czas ten indeks gier, najlepszy indeks w zeszłym roku, no w tym roku jest najgorszy, więc widać, mamy taki powrót do średniej. No i to jeszcze przechodząc przez inne rynki, czy też nawiązując w zasadzie do inflacji, no mamy duży związek taki przyczynowo-skutkowy, właśnie rosnące ceny surowców, właśnie w szczególności surowców energetycznych, powodują tą wysoką inflację. Czy tutaj akurat przez pryzmat właśnie takiego szerokiego indeksu surowców tutaj w październiku zdobywał jakby kolejne wieloletnie szczyty. No i to właśnie związane z tą coraz wyższą inflacją, narastaniem tych oczekiwań na podwyżkę stóp procentowych, no i to widzimy właśnie wzrostem rentowności. Tutaj na wykresie są 10-letnie polskie obligacje skarbowe. Tutaj powoli dochodzimy do takiego kolejnego okrągłego poziomu 3%. Wydaje się, że na tle tego, jak w ostatnim roku te rentowności były poniżej 1,5%, te 3% jest dużo. Jakby ten wzrost czyjeś oczywiście jest duży. Natomiast no warto zwrócić uwagę, że jakby no ten poziom był widziany w połowie 2019 roku, a jak jeszcze cofnęlibyśmy się do 2018 roku, no to były nawet poziomy powyżej 3%, więc no to oczywiście ważny jest punkt odniesienia, więc no na razie mamy do czynienia po prostu z normalizacją i powrotem do tych poziomów obserwowanych w poprzednich latach. Natomiast no oczywiście dynamika jest duża. No i tu jeszcze słowo, właśnie ostatnie słowo tutaj o inflacji. Tak, patrząc na te dwa górne wykresy, taki indeks obliczany przez naszych ekonomistów zaskoczeń inflacyjnych, widać właśnie mamy w ostatnim roku taką no, zmianę postrzegania, bo ile gdzieś tam średnio w latach po kryzysie finansowym ta inflacja zaskakiwała raczej in minus, no to właśnie od tego okresu pandemicznego ta inflacja zaskakuje in plus. No i tu jeszcze wspominając o ścieżce inflacji, przynajmniej na razie tutaj nasi ekonomiści zakładali w przypadku strefy euro, też pewnie w przypadku Stanów Zjednoczonych, no i też w przypadku Polski, że ta ścieżka inflacji będzie nadal rosnąć i ona gdzieś osiągnie szczyt w pierwszym kwartale tego roku, no przy czym ostatnie dane inflacyjne, właśnie które zyskiwały in plus, no pewnie albo jakby wpływają na to, że to ryzyko jest takie, że ta inflacja będzie wyższa, no albo też ten szczyt będzie osiągnięty nieco później. No i tu na dole jest właśnie pokazane, jak inwestorzy, tak jak wcześniej pokazywałem na rynku polskim, tak na rynku amerykańskim po lewej na dole i na rynku europejskim po prawej na dole,
jakby dyskontują te podwyżki stóp procentowych, no tutaj pewnie najważniejsza informacja jest taka, że w przypadku Stanów Zjednoczonych tutaj rynek widzi już prawie dwie podwyżki o 25 punktów bazowych do końca przyszłego roku. No my na razie oczekujemy tej podwyżki o 25 punktów pod koniec roku. No i finalnie tu jeszcze dwa słowa o walutach, zaczynając z tej najważniejszej pary, czyli euro-dolar. Tutaj od czerwca już ten taki wyraźny trend spadkowy mamy miejsce. Tutaj też ostatnio kurs odbił od dosyć ważnych poziomów oporu. No i to związane jest właśnie zarówno z różnicą jakby w nastawieniach banków centralnych, czyli Fed jest bliski wyjścia ze skupu aktywów, podniesienia stóp. No w przypadku EBC to jest o wiele dalsza przyszłość, więc no tutaj też różnica pomiędzy stopami procentowymi jest na korzyść dolara. No i tak samo jakby różnica w tempie wzrostu, czy też ten prawy dolny wykres tej różnica pomiędzy PMI-ami w strefie euro i w USA jakby dosyć dobrze koreluje z takim bardziej długoterminowym zachowaniem kursu euro-dolara. No i to też jest gdzieś tam zbieżne z jego dalszym spadkiem. No i tego spadku oczekujemy. W przypadku euro-złotego, o ile w krótkim terminie gdzieś te poziomy, powiedzmy 4,60, jakby no spodziewamy się ich utrzymania do końca roku, no tak bez jakby jakiejś jasnej polityki, jeżeli chodzi o Radę Polityki Pieniężnej odnośnie podwyżek stóp procentowych i walczenia z tą inflacją, no tutaj ryzyko jest, że ten kurs może być wyżej, czy gdzieś dochodzić w kierunku 4,65, czyli tych rocznych maksimów. Także dziękuję bardzo za uwagę. To było na tyle z naszego podsumowania i życzymy udanego miesiąca w inwestycjach. Dziękuję bardzo.